Cześć, ja mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 14 lat, 1 maja będzie 15 lat. Expo Wuhan Optyczne, jedno z najważniejszych w gruncie rzeczy, które się skupia na optyce oraz zastosowaniu optyki w medycynie, jak i również w urządzeniach, które badają zarówno i powierzchnię, jak i również wszelkiego rodzaju materiały, zastosowanie w medycynie. No przede wszystkim zastosowanie w medycynie, ale też dużo w lotnictwie, dużo w fantastycznym mają display. Nawet pani będzie grała na gudżenie. Gudżen to jest tradycyjny instrument chiński. Dobra reklama. Co oni tutaj reklamują? Reklamują zbiorniki ciśnieniowe i homogenizary. To są odparowniki i od wirowniki. Proszę bardzo. Haier Biomedical. Haier to jest duża firma, ale ja nie wiem, czy to jest ten prawdziwy Haier, czy to jest... Chociaż mają wystawę dosyć dużą. Dużo mody jest teraz właśnie na hanfu, tradycyjne chińskie stroje. Dużo młodych pań specjalizuje się w tego typu, czy tam rozrywce, sztuce, muzyce i ubrania. Idziemy dalej. Chciałem zobaczyć, bo mam parę zamówień i zapytań od klientów. Tutaj mają całe zestawy szafek. Dźwięk jest fajny. Szafek sterylnych, ale głównie mam takie zamówienia, głównie jeśli chodzi o maszyny, od wirowniki i separatory. Także to jest najważniejsze. Ja już tutaj rozmawiałem z paroma, którzy mają właśnie te separatory stosowane do chemii i stosowane do biologii, zastosowań biologicznych i zastosowań medycznych. Jak widzicie, tutaj są te elektromagnetyczne, jak i również nie wiem, jak się nazywa ta druga forma wirowania. Na dnie mają takie jak gdyby śmigiełko, które wiruje i odwirowywuje to. Patrzę za optyką. Wydaje mi się, że optyki w tym roku nie ma dużo. Mają masę. Tiangen to jest duża dosyć firma. Mają fantastyczne urządzenia pomiarowe, robione, używane w lotnictwie. Zresztą widziałem ich w Singapurze też. Co tutaj... Głównie rozglądam się za optyką, bo jest optyka, bo nasz patent jest w branży optycznej, który w gruncie rzeczy ma zastosowania Hyper Purex. To są te urządzenia, które badają optycznie zawartość w płynach i w zawiesinach. To wygląda jak jakiś inkubator dla dzieci, a tutaj to są miksery. Ja jeszcze tutaj wrócę, bo będę zbierał katalogi z tego tytułu, że miałem spotkanie w Szanghaju z grupą inwestorską, w gruncie rzeczy z Polski, biochemiczną, którzy chcą wejść na rynek leków, nie wiem, czy to się dobrze mówi, generycznych. Inaczej, po prostu leków, które są ogólnodostępne, takie jak ibuprofen, aspiryny i tak dalej, bo ceny tych produktów zaczynają rosnąć z dwóch powodów. Raz, że produkcja zostaje wynoszona albo przenoszona z Indii i z Chin. Stąd też koszta produkcji są lokalizowane w krajach, w których są sprzedawane. Stąd i też koszta rosną. A co za tym idzie? Również i koszta rosną przy zakupie. Stąd też lepiej jest w gruncie rzeczy produkować w Chinach samemu sobie produkować w Chinach na własny rynek i własną markę. Powiem wam, że rozczarowany jestem, że nie ma tak dużo optyki, jak myślałem, bo w gruncie rzeczy to jest nazwane expo optyczne, ale z tego, co głównie widzę, to jest sprzęt medyczno-testowy, wszelkiego rodzaju wirówki, shakery, które są używane w kooperacji w laboratoriach, są zarówno i mechaniczne. Zwykle robię właśnie tak, że najpierw nakręcę sobie film, a później wracam i
co ciekawsze produkty, to zagaduję. Ostatnio udało mi się zagadać kogoś, no i kolega z Polski nawiązał z nimi kooperację i robił dla niego maszynę w gruncie rzeczy. Proszę bardzo, termiczna, dyfuzyjna, śliczna maszyna do separacji chemicznej. Cudo. To takich maszyn chyba się używa do puryfikatorów przy produkcji środków chemicznych i lekarstw. Na przykład nasz optyczny komponent, nasz optyczny laser, który widzieliście na początku, albo zaraz pokażę, nie wiem czy to nakręciłem, opiera się głównie na wglądzie komórkowym na centra braków atomów azotu, gdzie możemy obserwować na poziomie atomowym, właściwie nie na atomowym, 7 mikrometrów. Obserwować zarówno i powierzchnię, jak i również możemy popatrzeć do komórki i luknąć sobie w komórce. Komponenty elektroniczne to są głównie sterowniki dostarczające moc. To są kompresory, a to jest nasze stanowisko. Pani profesor Zhao, ona jest główna. Hej, Nicha. Dużo producentów nitrylowych, nitrylowych i nienitrylowych. Amtek to jest taka firma, która sprawdza w gruncie rzeczy NDT testowanie. Dosyć znana na rynku i amerykańskim, i chińskim. Muszę przyznać, że większość w gruncie rzeczy footage tego, co udaje mi się... Aha, tu jest ta ściana, tu nas oddzieli. Które nam się udało... głównie zwykle znajduje duży odbiór wśród kolegów w Stanach Zjednoczonych. Jednak Amerykanie to jest największy rynek, który w gruncie rzeczy, proszę, zawory medyczne, bardzo fajna. Rynek amerykański jednak jest największy, jakby nie patrzeć na to. Jeśli chodzi o odbiór komponentów, jak i również kapitałowo są na tyle zamożni, że zakupy na rynku chińskim dla nich są bardzo atrakcyjne i koszty wykonywania. Proszę bardzo. Robię czytniki dla Textronica, Honeywella. Widziałem też tak Rigole robią. Jest w gruncie, docelowo właśnie chciałbym dla naszego właśnie komponentu znaleźć tego typu wyświetlacz z oscyloskopem miksującym, bo obecnie używamy teraz laptopa, który analizuje magnetyczną falę dźwiękową, magnetyczną falę, jak i również falę odbicia lasera, ale takie coś właśnie, widziałem coś takiego w Singapurze, ale takie coś na pewno by nam się przydało. Zaraz wrócę później i wezmę od nich katalog i zobaczę, co mają do zaoferowania. Ciśnieniowe inkubatory, wszelkiego rodzaju komponenty elektroniczne, projektowane również na zamówienia. Takie malutkie razem ze sterownikami. No, genialne. Ciekawostką, wyjeżdżając na tego typu expo, one nie są w gruncie rzeczy drogie. Przyjeżdżając, powiedzmy tam z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, to są koszmarne koszty, bo to jest tak. Trzeba przyjechać w 3-4 osoby, trzeba wszystko przywieźć, oclić te urządzenia, maszyny ciężkie. Jest koszt. Rozmawiałem ostatnio z Amerykaninem, któremu robiliśmy expo. No to jego taki koszt expo wynosi prawie 50 do 70 tysięcy dolarów, żeby przyjechać, hotele zakwaterować się, przewieźć wszystko w cargo. Ogromne wydatki. A myśmy mu to samo zrobili, zrobiliśmy mu za niecałe 15 tysięcy dolarów. Także oszczędność jest potężna, jeśli się wykorzysta kogoś, kto wie, na które expo. Tym bardziej, że tutaj expo krok po kroku są, tak prawdę mówiąc, wiele expo są nieważnych. Powiem tak, jak na 1,4 miliarda ludzi o magnetyczne odwirowalki, to w gruncie rzeczy na palcach jednej ręki można policzyć takie naprawdę ważne, liczące się expo, które warto odwiedzać, czy to technologiczne, czy to medyczne, czy to
lotnicze, czy to z technologiami ciężkimi. I to jest praktycznie tylko 3, 4, 5, 6 centrów. Dużo tych wirowarek mają. Proszę, jest optyka. Ale to mikroskopy zwykle i optyka kogo? Nikona. Nikon i Zeiss. Nie mają własnej optyki, nie potrafią robić własnej optyki. Nawet ostatni Oppo i Xiaomi reklamuje się, że mają Zeissa, że mają Zeissa soczewki. Dużo. Jeśli będziecie mieć pytania, ja z każdego stoiska biorę katalog, kontakty, także z chęcią podzielę się, jeśli ktoś będzie szukał producenta lub wystawcy. Wracając do tych expo, to jest raptem 6 expo. Na palcach dwóch ręców można policzyć, które warto przyjechać i które warto się wystawiać. Na pewno w Szanghaju, wszelkiego rodzaju expo w Szanghaju, kompresory, fajne, malutkie, przenośne kompresorki. Nawaka. Jakie one mają parametry? Na 220 V pracują, 3,5 tysiąca ampera, 4 koniki. Swędzi mi dzisiaj coś w nosie, coś w powietrzu jest. Wuhan to jest centrum, gdzie plaga się zaczęła. Potężne miasto położone na obydwu brzegach rzeki Yangtze. Jedno z najwspanialszych miast, jeśli chodzi o kuchnię. Można jeść codziennie i nigdy nie zjesz tej samej potrawy. Jestem tutaj już od 3 dni i mówię wam, jestem drugi raz w Wuhan. I za każdym razem jestem oczarowany ich kuchnią. To jest jeszcze jedyne miasto, w którym pozostała tradycyjna chińska kultura, kultura jedzenia, kultura zachowania. Ludzie są delikatniejsi, przyjemniejsi, nie są chropowaci, tacy jak na wybrzeżu. Są przyjaźni, uśmiechnięci, widząc twarz obcokrajowca, nie reagują z taką jakąś, nie wiem, mieszanką. Nie będę komentował dalej. Natomiast tutaj dosyć pozytywnie. I nie chodzi o to, że gloryfikuję siebie jako obcokrajowiec, ale jeśli chodzi, patrząc na mnie jako na klienta, czy na kogoś, na kogoś potencjalnego, kto wykorzysta ich produkt lub ewentualnie pomoże lub rozpocznie wspólną kooperację. Baijin. To wysyłaliśmy do Stanów. Bardzo fajne urządzenia wirujące i bardzo fajne urządzenia, które natychmiast przygotowują. W gruncie rzeczy na ekranie odpowiedź Baijina na produkt i wyniki produktu podczas... Wszystko to wirówki są. A tak mocno się reklamowali, że to będzie optyczne, ale niestety optyki nie ma dużo. I to jest dolina optyczna Wuhan, w miejsce, w którym się właśnie tutaj znajduje. Największa dolina oparta na optyce, technologiach laserowych i nas w tej dziedzinie nie jest dużo. Nie jest dużo patentów. Pracujemy i kooperujemy obecnie nad i rozmawiamy z paroma inwestorami, jak i również udzieleniem patentowej licencji. No patenty robimy tak zwane trzy diamenty, czyli najpierw się robi patent chiński, który jest najszybszy. W gruncie rzeczy Chińczycy składają około 125 tysięcy patentów w skali miesięcznej, także czeka się trochę. No niestety czeka się trochę na te patenty. Natomiast co jest dobre, to jest, że w gruncie rzeczy nie... Proszę. Od razu automatyczne urządzenie do przygotowywania do wchodzenia na clean centers. Wkładasz nogę i od razu zamyka stopą plastikową i można już chodzić do clean room można wchodzić. Fantastyczne urządzenie, wezmę jego. Zhongguan yiwen dou keyi la ba. Ni da mingtian ba. Xiexie. No fantastyczne, xiexie. 我结束我的视频，我回来我们再谈谈 ，OK 了吗？好的，你再给我们非常好。那里，好，再打一下。我们，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 我
i temperaturowo zamykam. No, fantastycznie. Dagaj, dagaj dłuższa. 国内的价格5000多人民币，出口的价格5000，5000多，不贵，不贵，不贵，不贵。你是本？我们是工厂。深圳。深圳呐，深圳。我是哦，20年了，我是苏州的。啊，苏州。我技术了，我再来。OK，谢谢。 Bardzo fajne urządzenie i to bardzo fajnie od razu zasysa i pod temperaturą. Mają 3 urządzenia. Od 800 dolarów. Niecałe 800 dolarów. 5000 juanów to jest 7 razy 7. Osłabiono. Amerykanie osłabili juana i dosyć tak odłamkowo osłabili juana chińskiego, uderzając wiena japońskiego, co spowodowało natychmiast stąpnięcia na rynku singapurskim i na rynku japońskim i bardzo, bardzo mocno dostał rykoszetem. Ja myślę, że to było celowo. Jankesi zrobili nie bezpośrednio atakując, ale co ciekawe, bo tak troszeczkę odbijam od tematu o wirowniki do zanurzania, co było bardzo ciekawe, że wykonali ten ruch bardzo zgrabnie i sprytnie. Także teraz już utrzymuje się na stałej stawce 7.30. O, proszę, mamy optykę. O, to są chłopaki z Szanghaju, ja już ich raz widziałem. Oni do mikroprocesorów robią, ale oni mają małą rozdzielczość. My to idziemy na 7 mikrometrów. Oni są duże, mają te urządzenia. I optyka jest, czyja jest optyka? Teraz ich, no lub to, czy jest optyka. Ich optyka, także nie są warci. Skrzypi mi ten plastik na bucie. Ale fajne ma to urządzenie. No kurczę, to wcale nie drogie. Shenzhen to są bardzo przyjaźni ludzie i bardzo w gruncie rzeczy fajni ludzie, jeśli chodzi o kooperację. I Shenzhen ma w sobie tu taką, jeśli chodzi o naukową energię rozwoju, i są bardzo chętni do robienia biznesu. Testery Biotech z Szanghaju. Dużo firm z Szanghaju, ale nie są rejestrowani są przez FDA, ale nie mają certyfikatów FDA. Podoba mi się ten sposób takiego podejścia. Składają aplikacje do FDA i później piszą, że są FDA zarejestrowani, no ale certyfikatu FDA nie mają. Filtry. Tu są dobre filtry. To są membranowe filtry, ale to duży rynek, to był kiedyś potężny duży rynek na te filtry membranowe z odwróconej osmozy i było ogromne zapotrzebowanie na tego typu rzeczy, ale to jakoś skończyło się i przeszło się na tą wodę, na te produkty. Proszę bardzo, trójeczka D, ale ona drukuje to twarde? Twarde, bardzo fajna jest. I w gruncie rzeczy drukuje z linki. Zaraz tutaj wrócimy, weźmiemy sobie to, bo ktoś mnie ostatnio pytał właśnie o tego typu drukarki, o tego typu drukarki trójwymiarowe. Komponenty, w gruncie rzeczy całe komponenty. Którzy mają centrum, ale tylko 2-3 drukarki, zaraz 4 drukarki. Ja nie mam zastosowania do tego, ale jestem pewien, że koledzy w Stanach będą mieli zastosowanie do tego. Proszę, jakie ładne. I to jest jakiś komponent metalowy wydrukowany. Śliczniutkie to jest. I jeszcze tutaj wrócę. Proszę bardzo. Komponenty do maszynowe. Ciekawe. Będę musiał wrócić do tych drukarek. Też było kiedyś wielkie zapotrzebowanie na te drukarki. I pamiętam, że był kolega rodak gdzieś z Francji stamtąd. To on brał tych drukarek i właśnie nie wiem, gdzie on je sprzedawał. Czy on je sprzedawał we Francji, czy w okolicach Francji, ale bardzo dużo tych drukarek, chyba ze 20 albo ze 30, ale to już było parę lat wstecz. No i ta moda na te drukarki się skończyła. Z prostego powodu, no, produkty używane w tych drukarki produkują, ale trwałości nie dają. Niestety trwałości nie dają.
To są lokalsi. A, to jest Sinopharm. Sinopharm to praktycznie w każdym mieście ma swoje produkty, urządzenia, komponenty, chemię, nitryliki, mieszanki, testery. Sinopharm to jest potwór. Bodajże chyba Fusin jest koinwestorem w Sinopharmie. No i Amdox. Amdox oferuje serwisy medyczne, które oferują natychmiastowe testy do małych lub większych centrów medycznych. To są dosyć znani, bo ich bardzo często widuję produkty Amdoxa w klinikach. Takie gotowe zestawy mają: badanie krwi, badanie śliny, badanie, można zrobić całość wszystkiego jednorazowo. Mają zintegrowane systemy. Dosyć duża firma i kurczę, jak się to nazywa? Podobny jest system, jak ma Amdox. Oni chyba się wzorują na amerykańskim Omnilabs. Taki one-stop shopping. Robią ci na miejscu w 5 minut całe wszystkie ustrojowe. Pobierają ustrojowe płyny, a później dostajesz odpowiedzi i całą analizę w przeciągu 24 godzin. Drogie. Muszę przyznać, że drogie. Przynajmniej w Stanach to jest drogie. Okej, co tutaj mamy? Jakieś termiczne testery. Casting machine. Prawdopodobnie wykorzystują do produkcji jakichś powłok. Następne źródła zasilania. Ale tych mieszarek jest naprawdę dużo. Testery temperatury cyfrowe, ultrafioletowe. Gęsi i garki, że też chciało mi się zapłacić tyle pieniędzy, żeby gęsi i garnki sprzedawać. Tutaj coś poważniejszego. Cały zestaw testowo-filtracyjny. No ale to jest chemia. Prawdopodobnie do leków, bo na pewno nie ustrojowa. O i proszę, znowu mamy z powrotem optykę. Ale to jest dealer, to nie jest producent. To jest dealer. Subtop. Nawet nieznane. Subtopa mają, ale szkiełka mają, tak patrzę, tajwańskie. To nie są ani Canony, ani nie są Nikony, ani nie są Zeissy. Tu dosyć dużo zamieszania jest. Z tym kopiowaniem tych robotów z Kalifornii, pseudopso wyglądających, to jest taka, nie chcę użyć ciężkiego słowa, ale taka żenada. Byłem na jednym expo 2 tygodnie temu, to praktycznie co drugie stoisko miało takiego robota wzorowanego na amerykańskim robocie, który, kurczę, jak się nazywa ta firma, wyleciało mi z głowy. Boston Robotics. I oni teraz mają i w Kalifornii, i w Bostonie. Do testowania Zero Zero, czyli mikrotesty. Nie byłoby Expo, gdyby nie było dronów. To jest, nie wiem, to jest sport narodowy lokalsów. Expo i drony. O, tutaj mamy troszeczkę coś optyki, ale to są analizatory kolorów. Czyli sprawdzają spektrum prawdopodobnie chemiczne. Sprawdzają spektrum chemiczne płynów. Bo na pewno nie powierzchni trwałych. Mają tutaj coś takiego, ale oni są duzi, oni są 0,05 mm. No, to my jesteśmy naprawdę malutcy w porównaniu do nich. Powiem wam, że na przykład nasze urządzenie może obserwować przepływ elektronów w mikroprocesorze,
i załóżmy przy 7 mikrometrach może analizować i obserwować, czy się znajdują jakieś wąskie gardła i czy na przykład cięcie UV światłem ultrafioletowym jest wystarczające. Ostatnio testował jeden z naszych, być może przyszłych kooperantów, sprawdzał na nasze urządzenie, na wykonywanie i sprawdzanie, znajdowanie wąskich gardeł, czyli tak jak na przykład tną wafry, czyli te kółka, te całe silikonowe, to 50% idzie zwykle w Chinach na śmietnik, bo jest jakoś bardzo słaba. Nie potrafią rozróżnić, gdzie UV im tnie za głęboko albo za płytko. Natomiast nasza technologia pozwala im zrobić testowe cięcie i następnie zrobić poprawki, a dopiero później iść z pełnym cięciem całego nie wiem, jak to się mówi po polsku, wafla, tego szkła, tego kryształu szkła, na którym następnie są robiony jest masking pod mikroprocesora, następnie wycinane UV na silikonie i używając naszej technologii, to straty już nie są 50%, ale straty mogą być zredukowane do 25-30%. Zaraz wrócę tutaj do niego, do tych stóp, bo to jest fajna sprawa. Ja wiem, że to się znajdzie zapotrzebowanie do tego od ręki, bo to folia od razu leci i od razu przykleja się do buta. Piece termiczne. Też będę musiał tutaj wrócić, bo pytał się ktoś mnie właśnie o piece termiczne, a nie miałem kompletnie pojęcia, gdzie znaleźć te piece termiczne. Tutaj mam pod ręką i zrobię za chwileczkę przejście i zorientuję się. No jest dużo tego. A powiem tak, to wszystko to są mikrostanowiska. Nie ma dużych stanowisk. Wystawiają się generalnie małe firmy skupiające się na technologii, bo w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o duże firmy, to dużych firm nie ma, gdyż technologia i startupy, inkubatory to są głównie małe firmy, które później sprzedają licencje lub technologię dużym firmom. O, ale się nagadałem, 27 minut, a tyle na tyle. Mam na imię Jarek, następna drukarka. Mieszkam w Chinach od 14 lat, to jest chiński biznes, która jest godzina? Jest godzina 11.73. No, zaraz pójdziemy na lunch. Ale no, takie cudo wydrukować, to rzeczywiście maszyna jest fajna. No i taką formę. Też zbiorę informacje dotyczące tych drukarek, bo te drukarki teraz kosztują grosze. Zresztą część komponentów w naszej maszynie zostały wydrukowane właśnie drukarką właśnie tego typu. Obudowa, podstawy, stojaczki, jak i również co jeszcze tam zostało wydrukowane? Mocowania soczewek i laseru. Także te drukarki to nie, skrzypi mi ten plastik. O, proszę bardzo. Zdjąłem sobie ten plastik. A bardzo wygodny i bardzo praktyczna ta maszyna. Zaraz się wrócę do tego plastiku. Tutaj już byłem. I tak jak mówię, tyle na tyle. Serdecznie dziękuję rodakom na świecie, wszechświecie za fantastyczne, miłe komentarze, przyjazne opinie, oglądanie i zapraszam. Dziękuję bardzo.